Siemano, siemka. No i co? Jesteśmy w końcu. Mamy piątunio dzisiaj. Proszę bardzo. Piątek, piątunio. I składamy sobie dzisiaj pakomata. Nie wiem, czy zrobię jeden odcinek z rozbiórki ostatniego dnia i z... Zrobię wam może ten jakiś fajny podkład muzyczny, jakąś fajną muzyczkę i fast motion i będzie gitara. Zobaczcie, jak to szybko pójdzie. Szybko pójdzie, już to widzę. Chociaż składanie tego już powinno pójść dużo szybciej. Tylko tak, gdzie mi dziadek położył łożyska nowe? Gdzieś to kupił, ale gdzie one mogą być? Dobra, nieważne. Kupił, tylko muszę je odszukać teraz. Gdzie one są? No, także mamy o. Przetoczone, zeskrobany ten cały syf, można powiedzieć tak liźnięte na tokarce, każdy pierścień. Także w sumie jest nawet wyrównany, bo były krzywe. I tyle. Bierzemy się za robotę, składamy go. Czekam na brata, zaraz niedługo będzie. I będziemy składać. No i zobaczcie, najprostszy sposób, żeby sobie zrobić uszczelki. O, tu mieliśmy stare uszczelki, no się trochę rozpierniczyły. I teraz, żeby zrobić nowe uszczelki, wiadomo, zewnątrz sobie obkroimy nożem, a środek, tak jak widzieliście, najłatwiej jest wziąć stare łożysko. Oczywiście do tego potrzebna jest prasa. Stare łożysko i po prostu wycisnąć. Wyciskamy tam 9 ton, 9 ton w zupełności wystarczy i oszlifować, tak jak to robi Wątek, ranty oszlifować, troszeczkę bardziej dopasować, żeby było szczelne i mamy nowe oszczeleczki na łożyska, także traktarala, nie będzie piasku, bo nie powinno się piasek dostać do środka. Takie? A, te stare. No i będzie gitara, będzie śmigać jak nówka. Na szczęście tych blach nie ruszyło, bo one są ogólnie były większe, po to żeby guma tutaj miała tam jakiś luz, wiadomo. Także na całe szczęście myśleliśmy, że te blachy są rozpierniczone, ale nie są. Nie są w ogóle ruszone, więc jest gitara. Tylko uszczelki, nowe łożyska i pakomat będzie jak nówka. No, roboty trochę jest, bo tydzień czasu, jeszcze tylko musimy, tak jak też nam podpowiadali w komentarzach, damy tu i tu nałożymy na wierzch grubą rurę. To. No i dobra. I mamy. Proszę Państwa, proszę zobaczyć. Nówki. Nówki piasty. Łożysko 60 zł. Guma nie wiem tam, no, 2 zł. Bo to i tak mieliśmy w zapas całą rolkę. No ale mimo wszystko naprawa takiej piasty to jest w granicach 70 zł brutto. Plus za przetoczenie strasznie drogo wyszło. 300.
Bardzo drogo. Gdybym wiedział, to bym nie toczył. Ale to nic. No i robota to co mamy? Jedna butla, 5 dych. To mamy tak, 140 zł. Tu 300, to 400. Plus nasza robocizna, można powiedzieć, że 500 zł. I można naprawić sobie łożyska w pakomacie. Naprawa konkretna. Będzie teraz chodził drugie 10 lat. Także poza tym udało nam się, można powiedzieć, zaoszczędzić, bo tu kolega, pozdrawiam kolegę, który napisał komentarz, że produkuje takie właśnie pierścienie. Jeden pierścień kosztuje 730 zł netto. Rura kosztuje 2200 zł. No jestem w szoku, że kurka wodna taka droga rura jest. No, ale pewnie to jest jakaś utwardzana z rytytyty, atestami. Wiadomo, to za to się płaci, ale jakby to się dało, tak jak też był komentarz, pręt, ktoś zrobił na pręt, to pewnie pręt by był też super sprawa, tylko że trochę by był cięższy pakomat, ale to nic. No i dobra, mamy to. Teraz tak, czekamy jeszcze za... dziadek pojechał, dziadka wysłałem, żeby tutaj między dwa... Zaraz wam to pokażę. Chcemy, żeby tutaj między te pierścienie włożyć, nałożyć na to gumową rurę, żeby ten piasek nie wchodził i nie będzie smarowane. Te po prostu pierścienie nie będziemy smarować. Założymy wszędzie kalmitki nowe, ale zobaczymy, jak będzie chodzić bez smarowania. Jeśli będzie się coś działo, no to będziemy smarować. A jeśli nie, to chyba nie, no nie wiem, sami może macie jakieś doświadczenie z tym, czy to warto później smarować. Jest teraz duży, dość duży, widzicie? Duży luz jest, więc tam nawet jak będzie suchy piasek czy coś, znaczy no suchy. Przy orce może być przeważnie mokry, ale dobra, powiedzmy, że się nie zapaskudzi ta rurka, chyba mam nadzieję, że będzie w miarę taka ciasna. No to powinno być ok, ale jak będzie się coś działo, no to będziemy smarować. Wymienimy wszystkie, chyba teraz wymienię te wszystkie kalamitki od razu, zawczasu i gitara. No także łożyska, smarowanie mamy uszczelniane, fajnie zrobione sobie te piasty, bo nie dość, że jest zwykła piasta, w której siedzą łożyska, mają własną obudowę stalową, ale w dodatku mają bardzo fajne zabezpieczenie, właśnie ten jest pierścień i gumowa podkładka. Tu była taka cieniutka, już ją wyrzuciłem, a jest. Była taka cieniutka uszczelka, ale one się, widzicie, wyrobiły. Tu zrobiliśmy na ciasno. Tutaj kurka wodna, te łożyska będą teraz chodzić drugie tyle, jeszcze więcej niż te ciągniki pożyją. Dobra. No to dobrze, patrzcie teraz, co dalej robię i jak to będziemy składać. Już zostało niedużo roboty, tylko poskręcać i gitara. I koniec z pakomatem, bierzemy się za następną część. Następne roboty w garażu mamy, można powiedzieć, zaplanowane. Sztaplarka nas czeka jeszcze. Także ze sztaplarką też będziemy chcieli trochę podziałać. Tylko nie zastanawiam się i do jakiego stopnia się posunąć z tą sztaplarką, bo tam trzeba by było robić wszystko. Od A do Z, a to wiadomo. To kurka wodna z miesiąc czasu zejdzie z nią. Nie ma bata, ja nie wiem, czy tyle czasu wygospodaruje. Bo chyba tylko po prostu zrobimy to, co najważniejsze w tej sztaplarce, czyli tam na przykład koło takie jest jedno pod skosem, bo tam łożysko siadło. Trzeba by wymienić łożysko, takie pierdoły, żeby to jakieś było w miarę sprawne. A silnik chodzi jeszcze, no to z silnikiem to by była trudna sprawa, bo ten silnik to kurka wodna kapitalka, wiecie jak to są z kapitalkami, nie? Jak to wychodzi. Długo, na pewno to zejdzie, wtedy trzeba będzie wymontować silnik, znaczy planowania głowicy i w ogóle, albo kupić nowe. Pewnie tu leje, cylindry wymienić w czapku. Nie wiem, jaki koszt jest czapka C360 naprawy całego kompletnego silnika. Jak wiecie, to byście tam rzucili sumami, jak to wygląda mniej więcej. Bo nigdy nie robiłem kapitalki czapka, pewnie niedużo. A jeśli niedużo, to może faktycznie zrobimy. Dobra. Dajcie znać w komentarzach, ile może wynieść remont silnika od czapka. Tego, co mam w szaplarce. C360? Też wie. Nie, takie 360. Co ja pierniczę?
No i mamy, proszę państwa, prawie złożony pakomat. Prawie. Tylko mała różnica, bo nam brakuje tylko jednej tulejki. Gdzieś się zapodziała nam jedna tulejka. Braliśmy do toczenia, bo to każe zostawiliśmy gdzieś tam się zapodziała. Ale tu nic. To jest jeszcze. I co jest? Nie ma. Pewnie gdzieś ujarka została. No nic, bo jak chce jakieś rury się dotknie i tyle. No. No i proszę państwa, mamy koniec, finish. Daliśmy radę, nie? A było naprawdę ciężko. Zobaczcie, jak pięknie zrobione teraz jest. Rureczki są wstawione, luźno chodzą. Kalamitki powstawiane. Chociaż nie wszystkie, bo tutaj na przykład nie udało nam się wstawić jednej, bo nie mogliśmy... Po prostu brakło nam kalamitek akurat na tą chwilę. Trzeba będzie dokręcić tam, znaczy powstawiać te kalamitki. Nowe łożyska. Wszystkie się pięknie kręcą, no znaczy, bo na tym akurat się opiera, ale już jest bajka. Tu trochę ciasno, ale o. Ułożyć się muszą. Inną podkładkę trzeba dać. Albo inną podkładkę tutaj dać, bo tutaj dałem taką z łożyska, to trzeba będzie taką dorobić cieniutką, około pół centymetra dotoczyć lub coś w tym rodzaju. No i dobra, mamy to, skończyliśmy. Pakomat zrobiony. Jest dzisiaj piątunio. Piątunio. Zaraz idę skroić ten filmik. Wrzucę wam to dopiero pewnie w niedzielę. Bo dzisiaj będzie pewnie kulik. W piątunio. Jak ci podoba? Ale jeszcze tak, jeszcze jest tak. Sztaplarka. Jest dojc do roboty, duży w sworznie. Jest mały dojc do roboty. A pokażę wam dokładnie co. Nie jest zepsuty, ale już się kwalifikuje do... Zaraz, moment, zaraz podam na mnie tę część. Co tu w dojcu mamy do roboty? O, w dojcu udało mi się wymienić tą konsolę, bo myślałem, że po prostu jest zepsuta. A ona jest chyba w miarę jeszcze dobra, bo klimatyzacja mi się wyłącza. A wychodzi na to, że klimatyzacja mi się wyłącza dlatego, że jest zapchana chłodnica klimatyzacji. Trzeba będzie ściągnąć fotel, przepukać ją tak jak u brata. My to robiliśmy wężem takim zakrzywionym i pukaliśmy tam, do tego dawaliśmy też środki penetrujące, takie żrące. I ten piasek to wszystko tam trochę wypukaliśmy u brata. Nie jest najlepiej, ale mówi brat, że teraz się nie wyłącza mu też klimatyzacja i chodzi. Czyli piasek i kurz. O! I tu mamy wałeczek, który wchodzi do skrzyni. Kurka woda, na pewno to ten? No, chyba ten. Powinien wchodzić do skrzyni. Powinien być ten do skrzyni. Mam nadzieję, że to ten. I ten. Od wału, od przedniego napędu. Bo od strony mostu był już wymieniany z krzyżakiem. Ale tam już tak widzę, że ten... No jest taki, czuć taki, jest luz po prostu, więc zamówiłem już to w żniwa, ale że nie było czasu po prostu na to, jeszcze nie zdążyłem tego wymienić, mówię, wymienię sobie w zimę, bo jakoś wytrzyma. Tu mamy, o, tu jest cały oryginalny do tego krzyżaczek, także będziemy to robić, będziemy jeszcze ściągać wał w dojcu. O, tu macie tulejki, takie tulejki od Sztola. Odładowacza. Tak, dokładnie. Odładowacza. Tulejki w M620 są idealne tulejki na amortyzacji
przedniej osi. Bo tam właśnie już robiliśmy z bratem i wkładaliśmy dwie takie tulejki, tylko że druga wystawała tam powiedzmy chyba 3-4 mm, to ją obcięliśmy po prostu piłką do metalu. I bo tam były oczywiście plastikowe, znaczy ebonitowe. Ebonitowe, których już tam w ogóle nie było praktycznie. Były wytarte. Wstawiliśmy mosiężne i jest spokój. I jest spokój, powiem wam do tej pory. Co tu jeszcze mamy? Tu jeszcze mamy w zapasie też do M620 elektrozawór, o którym mówił też serwisant niezależny. O, widzicie? Taki sobie. On już tu czeka, bo że w razie po prostu szczeli, bo tak mówiłem, nie wiem czy mówiłem. Tutaj ten rancik, tu rancik mamy taki, gdzie wchodzą takie widełki i ten rancik po prostu pęka i wtedy wyskakuje nam elektrozawór z gniazda i w ten sposób tracimy, na przykład mamy, nie mamy po prostu półbiegów, nie ma sprzęgła, nie radzę jeździć w ogóle, jeśli wam wyskoczy błąd 18 w dojcu, nie ma opcji zjeżdżać gdzieś na bok, gasić maszynę i sprawdzać w M620 oczywiście. Sprawdzać pierwsze co, otwierać pokrywę od zaworów i sprawdzić czy wszystkie zawory siedzą, bo to będzie prawdopodobnie przyczyna wyskoczenia właśnie takiego błędu. Tu jeszcze mamy amortyzator gumowy, ale to jest do naszego starego kombajnu poczciwego, bo wtedy jak jeszcze kosił, mówię, zamówię 1000 zł nawet za to, zamówiliśmy, ale nie zdążyliśmy wymienić, bo się po prostu zrypał ten silnik i niech se to leży tutaj, dopóki go nie będziemy ruszać. Dobra, tyle z dzisiaj. Tu jeszcze osłona jest od AdBlue. Od małego ściągnąłem to, bo tam się tylko błoto zbierało. Ojej, długi ten vlog, on zrobiłem. Gadania, takie troszeczkę. Co będziemy jeszcze robić? Jeszcze jest dużo roboty. Jeszcze jest, no tak, duży dojc, mały dojc, kombajn, sztaplarka. Brata Volvo, musimy hak założyć. Kup roboty. A mówią, że rolnik nie ma co robić w zimę, nie? Ja normalnie nie mam po prostu... Nie wiem za co się zabrać. O, tyle wam powiem. Nie wiem się za co zabrać. Dlatego zaczęliśmy w sumie od pakomata, bo myśleliśmy, że to pójdzie szybko. Okazało się, że to poszło... Dużo trudniej, ale zrobiliśmy. No tydzień czasu straciliśmy. Na sam pakomat, proszę państwa. Ale to nic. Tak jak mówiłem, tydzień czasu pewnie zejdzie, no i zeszło. I ten. Dobra. Trzymajcie się do następnego vlogu. Zobaczymy, co będziemy dalej robić. Na pewno będzie coś ciekawego. My się nie nudzimy zimą. A już połowa stycznia. Ja pierniczę. Też tak wam leci ten czas? Nara.